know the power of the dark side. Cześć, witajcie moi drodzy na moim kanale. Zagramy sobie teraz Star Wars Battlefront Atak AT-AT. Gdyby ktoś nie wiedział, AT-AT to są te wielkie maszyny, które znajdują się na polu bitwy. O, właśnie teraz jest jedna z tych maszyn dokładnie przed nami. Więc sobie lecimy. Ostatnio udało się być troszkę Lordem Vaderem czy Luke'em Skywalkerem. Także jak na razie lecimy do przodu. I co my tu mamy? Jak na razie trzeba wyłączyć, przepraszam bardzo, te przekaźniki dwa. O, ten sobie już chwycił tego. Szkoda, myślałem, że pierwszy wychwycę tą maszynkę. Okej, no niestety nie wyszło, trochę mnie na chwilę przerwało, bo miałem niespodziewany wpad do pokoju, ale już jest wszystko okej, także lecimy dalej. Co to jest? To nade mną. A, są na dole dziady. O, widzę, że biegnie i sam Luke Skywalker we własnej osobie. O, tam jest. Fajnie było, jakbym go urypał. Ale już go pewnie ktoś zatłukł, no szkoda. Nie udało się. Myślałem, że mi się uda go zatłuc. Mało mu życia zostało. AT-AT. Dobra, idziemy sobie do przodu. Mamy tutaj jakiś... Ory, panem zajebał. Ahaha, udało się. Przyszła kryska na matyska, jak się to mówi. No i kurde, 2% tylko helfa. Nic, 2%, 2%, ale może jakoś damy radę. Offline. The rebels have activated the uplink. Move on that position. Strasznie są wkurzające te namierzone działka. Właściwie namierzone pociski. Wróg namierzało właśnie teraz. Dobrze chociaż, że jest jakaś tam podstawowa informacja odnośnie tego, że ktoś był w stanie nas namierzyć. Jest 26 metrów od nas i może się uda nam stać się... znikło. Chyba ktoś już to... dropnął. To co było na ekranie przez chwilę, 26 metrów od nas, to był, jakby to powiedzieć, co to jest, taki drop na Skywalkera, w tym przypadku Lorda Vadera lub
O, tu jest tunel, nawet nie wiedziałem jeszcze tak do końca większości tych map nie znam, dlatego to jest troszkę takie trudne. Wiadomo, żeby troszkę lepiej grać na danej mapie, to jednak mimo wszystko pasuje trochę poznać tą mapę, a w tym przypadku jest troszkę po prostu pograć w Star Warsy. Co mi się trafiło? Działko się... O kurde, mina. Ale to jest chyba nasza mina, to okej. Teraz już wiem, że to mina. Ostatnio na coś takiego wpadłem parę razy. No, niezbyt przyjemne. Coś jak Claymore do Battlefielda. Hohoho. Teraz to będą mieli trochę przerypane, jak tu przyjdą. A to jest właśnie to teraz. Czy... O nie, Luke. Sam Luke Skywalker przyszedł nas odwiedzić, widać, że chyba nas za bardzo nie lubi. A widzę, że wraca z powrotem do tego tunelu, czyli będzie się stał... Będzie się chciał prawdopodobnie tylko i wyłącznie wycofywać i... To trochę lepiej dla nas. Kurde, na daleki dystans to nie za bardzo coś będziemy w stanie zrobić, a nie wyszło. Ale okej, idziemy dalej. Mamy 11 na 5. Fajna jest ta maszynka tutaj. Tylko strzelanie troszkę mi przeszkadza. Nie mam pojęcia. Może niech mi ktoś napisze w komentarzu, jak wie, jak zrobić to, aby celować z takich działek tylko jednym analogiem, bo troszkę mi to tak przeszkadza celować z kilkoma analogami. Co on tam patrzy? Widzimy, że to... Niepotrzebnie się wychylałem, ale chciałem spróbować. No, trochę mi się język pląta czasami, niestety. No, mamy jakąś ozdóbkę do pozbierania. Może coś fajnego dropnie. O, no proszę, jednak coś tam fajnego możemy sobie ustawić. Rakiety namierzane, tylko nie mam pojęcia, czy to ja mam namierzać, czy to samo namierza. O, nie, samo z tego co widzę namierza. Nie będę brał latania, bo nie za bardzo mi latanie wychodzi. Przynajmniej w tej grze. Zobaczmy, co tu nam się trafi. Proszę, RPG. Surprise! O, namierzamy. O, ile ich tam jest? Szkoda, że nie mam jakiejś większej broni, która by na dalszy dystans mi tutaj zadziałała. Jak on już zakamyka? No nic. Dobra, lecimy dalej. Kurde, ta broń nie jest za dobra na dalszy dystans. Ale co zrobić? Wolę mimo wszystko chodzić trochę sobie z krótką bronią niż z jakąś dłuższą. Może z biegiem czasu nam coś dropnie lepszego, to wtedy to sobie wymienimy.
O, jest i znowu się pojawił sam Luke Skywalker. Nie znam rozmieszczenia tych perków, jeśli o to chodzi na zbieranie tego Luke'a Skywalkera. Wiem, że ostatnio trochę się nim bawiłem, kiedy udało mi się podnieść takiego perka i właśnie zdeptał mnie taki AT-AT. O, brak połączenia z siecią, właściwie, że połączenie jest dziadowskie i mi namierzany. Strzały namierzane to naprawdę troszkę jest taka udręka, bo nie ma się gdzie przed nimi schować. Sam mam jakiś rodzaj tych pod RB, ale no właśnie, trzeba być jakoś celnym, tak, żeby to miało tak ręce i nogi. A ich tam trochę jest w oddali. Szkoda, że kiedy tego użyję, to na hita tak naprawdę nie zadziała. Może gdybym bardziej wycelował komuś w łeb, na przykład temu, ale też nie wyszło. No, no właśnie, to jest ta kampa, ale zmienimy sobie teraz broń, dlatego że jest troszkę dalsza walka i zasięg to jest na troszkę lepszy zasięg. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Trochę będzie wolniejsze na krótki dystans. Zdecydowanie bardziej wolę troszkę się pomęczyć i jest luk, jest luk. No tak, tylko teraz jak tam wyleźć. Nie, wylazł tam, cholera. Nie no, jeszcze sobie Vadera wziął. Vader zauważyłem, że strasznie jest nie to, że słaby, tylko trudny ogólnie on jest do sterowania, dlatego że kiedy próbujemy nim sterować, to on praktycznie nie ma żadnych uników, żadnych skoków, on tylko idzie do przodu i jest dosyć łatwym celem, przynajmniej tak zauważyłem ostatnio grając nimi, porównując jego do Luke'a Skywalkera, gdzie Skywalker jest praktycznie 3 razy szybszy. Dobra, ale idziemy do przodu. Tutaj jest jakieś cacuszko. I mamy tutaj robocika. A. To jest właśnie trochę to jeszcze. A, wyłączył się jednak perk. Wyłącz przekaźnik. Dobra, staramy się cały czas. Jakby ktoś był za nami. O kurde, znowu namierzany, trzeba się skitrać. Strasznie mnie wkurzają te namierzone pociski, ale co zrobić? Trzeba się przyzwyczaić do gry. Może z biegiem czasu sami będziemy innych. Sorry. Sami będziemy innych osobników wkurzać tymi pociskami namierzanymi. Ja na razie przemienimy się w robocika. Aha. No i co, i teraz tędy nie przejdę, tak? Nie no, jakoś idziemy. Trochę mozolnie, bo mozolnie, ale no, z tym mam właśnie problem, żeby nim w ogóle trochę posterować, dlatego że on kierujemy lewą gałką analoga i praktycznie do przodu też idziemy lewą gałką analoga. No ale dwóch usiekliśmy. Jednak rakieta to rakieta. Dobra, biegniemy sobie dalej.
Szczerze mówiąc, nie zauważam, żeby on miał jakąś różnicę pomiędzy... A co to jest? No a kurde, niewiele mu brakowało, jeden HP mu tylko został. Szkoda, że teraz tam się nie możemy na szybko zrespić, tylko zrespiliśmy się w ogóle w jakimś nieprzydatnym miejscu. Ale mogliśmy swojego przynajmniej uratować. Nie uratować, tylko pomścić. O. Czego już o innych nie da się powiedzieć, że mi pomogli. Ale okej, gra to gra, wiadomo, gramy tym aktualnie sami, więc nie ma też co płakać. Mogę chodzić po lawie, a nie, jednak mi spada health. Ogólnie to bardzo bym chciał zdobyć tego perka po raz kolejny z jednym z bohaterów. Offline i offline. A coś tu zawsze można sobie pozbierać z tych perków, może coś fajnego. O, to jest na przykład fajne. Karabinek. To nie mam pojęcia co to. Aha, odwołanie, może to jest ten. Może to chodzi o ten strzał namierzony. Tam jest jakieś działko, ale to nasz. Ale miał typ niefarta. No ja też miałem lekkiego niefarta. Seria trafiń w głowę, o. Coś nam 5. No, co to jest? Znowu w tym samym miejscu, gdzie ten AT-AT leży. Może nie wytrzymał chłopak napięcia i się spalił. Dobra, idziemy do przodu. Trzeba wygrać tą rundę. Aha, nam został jeden tylko ten AT-AT, a oni mają troszkę tych ich punkcików. Już tak nie do końca poznałem tą... No i macie za swoje granadę, jak to dawniej było w Call of Duty 1. Ogólnie ten perk mnie strasznie wkurza, nie mogę go sobie wyłączyć. Wielka szkoda. Jakieś odwołanie, ale nie mam pojęcia z czego jest to w ogóle odwołanie. Przegrana. No zniszczyli nam robota, nie wyszło, ale 22 na 17. No może nie jest jakoś szokującym wynikiem jak tutaj 42 na 14, ale zawsze coś, prawda? Także troszkę nam tych punktów wpadnie na pewno do doświadczenia. Już wcześniej trochę parę razy sobie zagrałem, ale
Nie nagrywałem tego. Także można powiedzieć pierwszy taki gameplay online, który wchodzi z pełnym komentarzem. No, trochę mało tych punktów. I do kredytu tylko 645. Ogólnie to zależy mi na tym plecaku. Chciałbym ten plecak w końcu móc sobie wylosować. Jednak zamiast tego na razie są jakieś karty o dodatkowe obrażenia. Dział pulsacyjny. Pocisk prowadzony, czyli no minimum ranga 13, żebym miał dwie rzeczy, które mnie interesują, mianowicie jetpacka i ten naprowadzany, kusza nawet jakaś jest. Dobra, okej, nie przerywamy. Dzięki za oglądanie. Zostawcie mi komentarz odnośnie tych wejderów, jeżeli ktoś się na tym zna, gdzie można wyhaczyć te perki, czy to jest taka niewiadoma, że on po prostu wpada, czy na każdej mapie jest tylko jedno wyznaczone miejsce, w którym on się pojawi. Dzięki, na razie, cześć.